Gmina Dziełdowo podpisała umowy na przebudowę kolejnych dróg w miejscowości Turza Wielka oraz cztery w miejscowościach Popegia Jarowskich, Myślętach, Sławkowie, Różkowie i Jankowicach. Pierwsza umowa, którą podpisujemy, jest to umowa ze spółkami wodnymi. Są to drogi na terenie byłych państwowych gospodarstw rolnych, oczywiście finansowane w 100% przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Będą w czterech miejscowościach, będzie droga budowana z kostki. Oczywiście tam, gdzie będzie możliwość i potrzeba, jest kawałek chodnika, no i oznakowanie. Cały koszt to jest 600 tysięcy złotych, finansowane w 100% przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Podpisujemy również dzisiaj umowę na miejscowość Turza Wielka. Wykonawcą jest firma Wapnopol. Koszt tej drogi to jest 1 260 000, finansowana w 50% przez gminę Dziełdowo, a w 50% przez pana wojewodę. Gratulacje dla lokalnych samorządowców, dla pana wójta, że pomimo tego, że mamy bardzo wiele programów, bardzo wiele możliwości dzisiaj sięgania po środki, potrafi znaleźć coś takie, w których to dofinansowanie sięga 100%, tak jak tutaj z pieniędzy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dla miejscowości popegeerowskich, bo wiemy, jak to ważne, jak potrzebne i jak często palące są potrzeby mieszkańców miejscowości popegeerowskich. W najbliższym czasie spodziewamy się także rozstrzygnięcia rządowego programu wsparcia dla gmin popegeerowskich. Ja myślę, że to będą znów znaczące środki, które trafią do samorządów naszego województwa, bo przecież my jako Warmia i Mazury, jako województwo warmińsko-mazurskie, borykamy się ze sporą spuścizną po PGR-ach tutaj. To PGR-y stanowiły znaczącą część całego tego systemu PGR-owskiego i dzisiaj dzięki rządowi mamy ogromną szansę, aby te zaległości, te braki infrastrukturalne naprawić i dać możliwość inwestowania, dać możliwość rozwoju także tym miejscowościom, a ich mieszkańcom warunki do lepszego życia, także do rozwoju, do rozwijania swoich możliwości. To rzeczywiście jest świetny przykład na bardzo dobrą współpracę rządu z samorządem, a tym bardziej, że te inwestycje drogowe, które w tej chwili w miejscowościach popegeerowskich będą powstawały, są w 100% finansowane z rządu, z KOWR-u właściwie, a nie z samorządu. Samorząd nie musi dokładać tutaj żadnych pieniędzy, natomiast musi przedstawiać swoje propozycje, a samorządowcy wiadomo, najlepiej wiedzą, jako dobrzy gospodarze, najlepiej wiedzą, co jest potrzebne i czego wymagać od rządu. Kolejne pieniądze, które idą do gminy Dziełdowo. Na szczęście pan wójt doskonale potrafi te pieniądze wykorzystać, więc te inwestycje nie pójdą na marne, ale będą służyły mieszkańcom. Będą służyły mieszkańcom, żeby mogli jeździć po prostu po lepszych drogach. Jeszcze jakiś czas temu drogi województwa warmińsko-mazurskiego były określane jako wąskie, dziurawe i kręte. W tym momencie dokładamy naprawdę wszelkich starań i tych inwestycji, wręcz taki boom inwestycyjny, który jest w tym momencie, służy temu, żeby mieszkańcy mogli jeździć po prostu po lepszych drogach. Między innymi w Turzy Wielkiej, gdzie dzięki rządowemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ta droga będzie zrealizowana i miejmy nadzieję, że inwestycja będzie poczyniona jak najszybciej, żeby mieszkańcy mogli cieszyć się nowymi drogami. Ta współpraca jest na bardzo dobrym poziomie. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby samorządowcy korzystali z tych możliwości, które dajemy, bo rząd ma możliwość dofinansowania, ma możliwość zaproponowania wielu środków, ale z drugiej strony musi być odpowiedź. I tutaj odpowiedź w gminie Dziełdowo, ale patrząc szerzej na Działdowszczyźnie, jest bardzo dobra i ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest dla naszego wspólnego dobra, realizujemy w ten sposób interes mieszkańców naszego województwa i myślę, że
to tutaj w tym obszarze należą się duże słowa uznania dla lokalnych samorządowców za to, że właśnie sięgają po różne, z różnych programów, po różne środki, które służą lokalnej społeczności. Modernizacja omawianych dróg to inwestycje poprawiające nie tylko bezpieczeństwo i komfort jazdy, ale również estetykę miejscowości.